Ta część miasta, jak na razie wzdłuż tego odcinka, jest bardzo mało zamieszkana. Wiecie dlaczego Państwo, bo jest chyba inne funkcje. Ale przyjdzie czas, kiedy zaczną te ludzie mieszkać i zaczną narzekać. Ja nawijanie narzekam, bo mnie to nie przeszkadza, ja już ten stary i ja się szybko wysypiam i to wszystko. To jest nieistotne. Ale w każdym razie komfort tych ludzi mieszkających w tym miejscu, z tytułu ulokowania w tym miejscu linii kolejowej, już jest w tej chwili znacznie pogorszony. Teraz tak, panie inżynierze. Cały ten obszar miasta, jak pan widzi, już dzisiaj i znaczny obszar tego, tej części, wisi na jednej ulicy. Proszę dokładnie obserwować, co się dzieje. Bez względu na sezon letni czy zimowy, ta ulica już w tej chwili jest bardzo mocno obciążona. I teraz, proszę pana, sądziłem zawsze, że miejsce tego pasa, czy jak tam dalej pobiegnie, to już jest mniejsze o to, znajdzie się jednak mimo wszystko jak najbliżej granicy, lub też w jakimś fazie pośredniej, żeby jednocześnie, niezależnie od linii kolejowej, równolegle do tego puścić drogę. Drogę, która pozwoliłaby na odciążenie centrum tego całego fragmentu miasta, czyli po prostu to się bardzo ładnie z sobą zgrywa, bo wielokrotnieśmy to widzieli, jak to wszystko wygląda, ale odblokowałoby po prostu w jakiś sposób komunikacyjnie ten cały rejon. Jeżeli chodzi o lokalizację w tym miejscu, rozumiem wszystkie uwarunkowania, o których pan mówił, łącznie ze Strzelnicą, z Lasami Państwowymi, z Borowiną, ze wszystkimi innymi historiami, ale muszę panu powiedzieć, że w moim przekonaniu przekonanie do tego wariantu Rady Miasta będzie bardzo trudne. Ja mogę mówić za siebie, ale będzie niezmiernie trudne i szkoda byłoby czasami może roboty, żeby po prostu nie szukać jednak mimo wszystko jakiegoś innego rozwiązania. I to jest właśnie najgorszy problem, bo sądzę, że będzie to niezmiernie trudna sprawa, nawet prowadząca do rezygnacji z połączenia kolejowego kierunku na Berlin. Może być nawet tego typu sytuacja, że po prostu ten fragment zostanie wyłączony. Może w następnej kadencji, może za jakąś większą, za jakiś tam w innych czasach, że tak powiem. W każdym razie uważam, że należałoby jednak szukać innego miejsca. Rozumiem wszystko. Jest tu wąski ten worek, bo chyba mówimy o tym miejscu. To dokładnie ujęcie wody, Strzelnica. I w każdym razie sądzę, że albo jednak z Lasami szukać możliwości odsunięcia i jednocześnie ja to jest po prostu takie moje przemyślenie. Warto byłoby się zastanowić, czy nie warto byłoby wprowadzić możliwości jednak równoległego poprowadzenia drogi obok linii kolejowej, dawałoby to wtedy znaczną lepszą możliwości komunikacyjne miasta. Bo niech pan zwróci uwagę, płotami się kompletnie odcinamy, bo tu będzie płot, to wiadomo. Obojętnie, tam będą przejścia, dwa czy trzy. Zrobiliśmy ten błąd już w tej chwili, że zamknęliśmy na tym odcinku całą tą możliwość odejścia, kiedy było przewidywane jeszcze jednego skrzyżowania. W tej chwili już tej możliwości nie ma, ale jeżeli już teraz rozwiązujemy plan na nowo, stwórzmy taką możliwość. Dziękuję bardzo. Niech pan nam dokończy, jak według obecnego planu. Dlatego, że w kierunku przejścia na Albek możemy dowolnym tonarzem dojechać do granicy. Po niemieckiej stronie już jest ograniczenie nośności. Po niemieckiej stronie funkcję tej drogi, która będzie obsługiwała tranzyt, mam nadzieję, również do przeprawy przez Świnę, pod Świną, nad Świną, do powoli kiedyś do tego też, mam nadzieję, dojdzie ostatnio wpław, zgadza się. Ale Niemcy po swojej stronie podjęli taką operację. Chcą przenieść ruch ten bezpośrednio nadmorski z miejscowości, z kurortów tych nadmorskich na najbliższą równoległą drogę na Garz i sięgaczami obsługiwać miejscowości jako pobytowe, a wewnątrz wzmocnić komunikację zbiorową, chronić jakość zamieszkania, chronić pobyt. Temu ma służyć między innymi kolej. No dobrze, i kolejka. Można teraz, jeżeli tak patrzymy... Jeżeli by tu ten projekt, a dlaczego Bałtyckiej nie włączycie, przedłużycie przez las,
właśnie też do tego połączenia na miasto. Już mówię. Czyli nie puszczać przez miasto, tylko wejście na z Bałtyckiej w ten las i tam ulokować tą drogę za strzelnicą. Dobrze. I puścić tą drogę. I cały ten podjazd bytu był nie przez miasto. Wszystko pięknie. Pan mówi tutaj o tym od razu. Dajmy tak, puścić więc tą drogę dalej razem z kolegą. Tutaj wyrysowany jest ten prostokąt, który wyznaczają strefy zastrzeżone jako strefa niebezpieczna wokół strzelnicy. To jest ten prostokąt. To jest to oznaczenie. No ale mamy do dyspozycji między tą górą Wadniemną a strzelnicą. Tam pewno jest wystarczająco miejsca na górę. Mamy bardzo dużo miejsca. Dobrze, więc jeżeli byśmy chcieli iść tak, ten ślad już był ćwiczony, poza strefą ujęcia musimy być do tej linii i tutaj tym wąskim przesmykiem można by przejść. Wówczas jest problem wyrobienia łuków, ewentualnie rezygnacji z przystanku po stronie polskiej. Co byłoby moim zdaniem dużą szkodą. Bo mimo wszystko, ja patrzę na tą kolej w taki sposób. A gdzie drugi przystanek byłby, jak pan mówił, wiesz? Ten przystanek byłby wówczas na tym odcinku. Tutaj byłby. No ale dlaczego nie można ten łuk rozwinąć w tą stronę, wejście na Świnoujście i przechodzi sobie maszynista i jedzie w drugą stronę dalej. Tak robię teraz. Tak na stacjach czołowych. Czyli ten łuk w prawo, dojazd do Świnoujścia i istniejącą linią już Świnoujście-Heryni. Być może, że oni i tak mają stanowisko kierowania pociągiem i sprzątnika. Również taka wersja była brana pod uwagę. Również taka wersja była analizowana. Ja nie mówię, że ta wersja jest według mnie najszczęśliwsza. Ona jest jedyną wersją. Ja mogę tylko jedno zdanie. Ale przez środek lasu. Ten odcinek prostej, jeżeli chcemy mieć, jeżeli chcemy tego, nie musi pan tutaj, może pan przejechać wtedy przez las. I pan się to jest co najmniej 250. Nie, ja mówię inaczej, ten łuk jest łagodny. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się pan zatrzymał. Po to, żeby się zatrzymać na tym odcinku. Pan jak tu idzie dalej.